Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się produktami firmy... No właśnie. Firmy Messen. Zapraszam na film. Firma Messen. Taka właśnie oto, która w Polsce dystrybuowana jest przez firmę Agencję AMK. To jak się okazało, bo sam tej wiedzy nie posiadałem, ale zrobiłem szybki research, to firma turecka, która swoje produkty właśnie produkuje w Turcji. Siedzibę mają swoją w Istanbule, a doświadczenie mają niebagatela, bo już ponad 30-letnie. Prawne oko subskrybentów lub nawet nie subskrybentów mogło zobaczyć na moim kanale takiego oto shorta, którym zajmowałem się otwieraniem paczki, którą dostałem właśnie od firmy, która dystrybuuje te złącza. Dostałem kilka złączy po prostu na testy, żeby sobie sprawdzić, potestować, popatrzeć i też pokazać je Wam, pochwalić się. W paczce dostałem złącza Qfix w dwóch rodzajach. Dostałem białe i czarne, ale oczywiście to nie tylko... To jest różnicą. Jedne posiadają śruby euro, ale z końcówką PH. Drugie posiadają z końcówką 5 mm imbusem i również dostałem taką końcówkę. Złącze Qfix to złącze, które bardzo jest zbliżone do funkcji Lamello Cabineo. Wszystkie złącza, którymi się dzisiaj zajmiemy, mają jedną cechę wspólną. Są to złącza, które montujemy wszystkie w jednej powierzchni, tak? Czyli są to złącza, które z powodzeniem i myślę ku uciesze wielu posiadaczy CNC i nestingu mogą zostać wykorzystane. Dlaczego? Dlatego, że wiercimy wszystkie otwory w płaszczyźnie. Mam tu również jako próbki demonstracyjne takie złącze, które się nazywa Linco 16 i Linco 18. I tak na dobrą sprawę jest to nic innego jak mimośród, ale w przypadku mimośrodów tradycyjnych potrzebujemy wykonać również otwór przelotowy od sztorca. Tutaj natomiast robimy bałwanka, takiego dość podobnego jak w przypadku Lamello Cabineo, ale wykonujemy go w płaszczyźnie, więc nie potrzebujemy obracać czy mieć maszyny, która będzie nam również wrzecionem wierciła w sztorcu. Oczywiście wielu producentów, którzy produkują meble w bardziej rzemieślniczy sposób, prawdopodobnie nie będzie to aż tak bardzo atrakcyjne rozwiązanie, gdyż dla nich nie ma znaczenia, czy będą odwiercać odwłoku, czy nie. Jeśli tak czy siak robią to przy pomocy szablonu i mają odwiert jeden i drugi, ale dla tych, którzy chcieliby to zastosować, zwłaszcza przy użyciu maszyny CNC, będzie to na pewno bardzo ciekawe rozwiązanie. Ale zaczynając od tego złącza, o którym wspomniałem na początku. Mówimy o złączu Qfix, które wygląda w ten sposób. Mamy tutaj dwa przykłady, jest to białe i jest ono czarne. Wydaje mi się, że one mają dokładnie takie same rozmiary. Tak patrząc na oko, bo jest nawet suwmiarki, wydaje mi się, że tak. Aczkolwiek ja dostałem z dwoma różnymi śrubami, mianowicie dostałem ze śrubą na złącze PH3, czyli dość dużego, można brzydko powiedzieć, krzyżaka, ale nie lubię bardzo tego określenia. Krzyżak, bo to nie jest krzyżak, złącze jest PH albo PZ, ale o tym wydaje mi się, że nakręcę w najbliższym czasie film. I o tyle, na ile szybko zrobiłem testy, nie jest to takie typowe PH, tylko ono zostało lekko zmodyfikowane dlatego, po to, żeby w łatwy sposób można było go przy skręconym śrubokręcie wkręcać tutaj w bok. Drugi wkręt, który jest dedykowany do tego złącza Qfix, jest wyposażony już normalnie w imbusa 5 mm, czyli dość spory. No i do tego jest dedykowany dłuższy bit, tak żeby właśnie ten kąt wytworzyć, plus jakaś tam wkrętareczka. Tutaj jeszcze na początku, jak wspominałem, śruby tutaj oprócz tych takich euro,
które są dostępne tutaj, ma również metryczne rozwiązania, które będziemy montować przy pomocy właśnie tych mów dwugwintowych. Mamy tutaj, jak widać, takiego bałwanka. Bałwanek wiercimy w sposób taki, że mamy tutaj 9,5 mm, a tu 24,5 mm i tutaj obok zaraz Wam zamieszczę rysunek właśnie, jakie są wymiary montażowe. Natomiast otwór pod śrubę w boku wiercimy od krawędzi, grubość płyty minus 5, czyli w przypadku 18 mm tradycyjnej płyty 13 mm i w takiej odległości będziemy wiercić. Ponieważ ja jestem w posiadaniu pozycjonera RC System, oczywiście, to spróbujemy sobie te złącza wykonać właśnie w technologii pozycjonera RC System. Więc zamocujemy sobie te dwa Q-fixy i spróbujemy zamontować go z złączem imbusowym, jak również ze złączem PH, wykorzystując takiego trochę dłuższego bita i wkrętarkę. To oczywiście też zapnę sobie na wkrętarkę, ale przygotujmy sobie płyty. Jak widzicie, właśnie w taki sposób przygotowałem sobie płyty, tak żeby miały mniej więcej tę samą szerokość z jakichś odpadów. No i działamy. Dobrze, mam przygotowane dwie płyty. Pierwszą płytę wykorzystam sobie jako bok i będę tutaj odwiercał te otwory pod śrubę, tą euro. Skorzystam z wiertła 5 mm, te wkręty mają 6. Mam nadzieję, że będzie to pasować, bo producent niestety nie określa, jaki odpór dokładnie odwierci, czy to ma być 4,5, 5, czy może 4. Mam wiertło 5, takie wykorzystam. Wiercę 37 mm od krawędzi jednej i drugiej i w głąb zagłębiam się na 13 mm. Wykorzystuję w tym celu listwy, ale musiałem zrobić pewien trik, musiałem obrócić zderzak i skorzystać z skali odwrotnej, bo w normalnym układzie niestety, ale zderzak aż tak nisko nie dojeżdża, bo dojeżdża tylko do 15 mm, ale wszystko się udało. Także dwa otwory na szybko odwiercam i przechodzimy do wiercenia tych dużych otworów pod złącza w drugiej płaszczyźnie. Wiertło zmienione, tak na dobrą sprawę nie wiertło, tylko fresh. I teraz tak, będziemy wiercić znowu 37 mm od tej krawędzi, ale wykorzystamy sobie piny plus pół i te plus pół piny wykorzystam w otworze 9, a potem 24, czyli będę miał 9,5 mm, a potem otwór w 24,5 zgodnie z instrukcją producenta. Teraz, kiedy stało już odwiercone, możemy przystąpić do montażu złącza. Montaż jest, jak widać, dość łatwy i siłowy. Dobra, to teraz mamy tak, te odwiercone otwory już w tym miejscu i sprawdźmy, czy to będzie gadać. Tutaj, jak widać, ja sobie tak licuję na oko w tej chwili te otwory, ale jak widać, ładnie tutaj się schodzi, czyli te 13 mm nie miały lipy. Tu ładnie pasuje. Dobra, ja biorę wkrętarkę i teraz tak, z tej strony będziemy mieć imbusa, a z tej strony wkręcimy złącze PH3. Jestem ciekaw, czy ten wkręt właśnie damy radę wkręcić ręcznie, bo też byłem ciekaw, jak to pójdzie. No on idzie tak dość ze skosa, ale... Samą wkrętarką idzie fajnie. Po prostu mam założonego takiego dłuższego bita i idzie bez większego problemu. Teraz zmienię sobie tylko tego bita na tego długiego i przykręcimy imbusa.
No i jak widać, działa. Włącza, montuje się w ten sposób. Wyglądają estetycznie, a żeby było jeszcze bardziej estetycznie, to do tych złączy mamy dedykowane jeszcze klapki. Klapkę w kolorze na przykład białym. Przyznam szczerze, że nie wiem, w jakiej ilości kolorów występują te złącza, ale w którą stronę? W drugą. Dobra, czyli tamtym na dół i możemy ładnie zamknąć. Zastanawiałem się, w którą stronę, bo jak widać, ta klapka ma takie tutaj dynksy. No i te dynksy chowają się tam w złącze i zabijają, więc można delikatnie użyć młotka bezodrzutowego, ale w ten sposób, jak widać, działają te złącza. I te złącza też nie powinny mieć problemu do tego, żeby je zdemontować. Czyli wyciągniemy, to co prawda nie jest najlepsze narzędzie do wyciągania zaślepki, jak widać. Powinien być jakiś mały, płaski śrubokręcik, ale o, nożem już lepiej. I spróbujmy to teraz jeszcze zdemontować. Teraz spróbujmy zdemontować jeszcze tego PH. Jak najbardziej, bez problemu, również się to daje. Teraz wykonamy odwierty podzłącze Linco, czyli jest to tak na dobrą sprawę mimośród. Mamy do tego bębenek, mamy tutaj trzpienie do mimośrodów na euro, czyli tą będziemy wiercić piątką. Teraz tak, to złącze jak widać ma tutaj taką płaską część. Teoretycznie montaż tego można wykonać w dwojaki sposób. Licując tą część z płytą, ja takiej możliwości za bardzo nie mam, żeby wywiercić po to, bo musiałbym się bawić frezarką i frezować to. Dla kogoś, kto posiada CNC, myślę, że wyfrezowanie tego otworu na głębokość milimetra, żeby tą górną czapkę schować, nie stanowi problemu, tak? Aczkolwiek w ręcznym wierceniu, tak jak my będziemy to za chwilę wykonywać przy pomocy pozycjonera, będzie to na pewno trudniejsze, jeżeli chodzi o wykonanie tej płaskiej, więc będziemy po prostu dokonywali tylko tego drugiego montażu, wtedy kiedy ta wierzchnia warstwa milimetrowa nie jest chowana w płycie. I wtedy ten otwór wykonujemy od brzegu na 10 mm. Natomiast jeżeli chodzi o wiercenie tego bałwanka znowu, wiercimy trzy otwory, raz, dwa, trzy. I tak, pierwszy otwór jest 6, drugi otwór jest, nie pamiętam, zaraz sprawdzę, 34, a drugi otwór wiercimy na 20. Czyli pierwszy 6, 20 i 34, oczywiście one jeden przecina drugi, tutaj tylko tak dla zobrazowania zaznaczyłem, w jakich to wymiarach, ale tutaj też z boku oczywiście macie rysunek techniczny, oprócz tego, co ja tu na was grałem na płycie. Więc przystępujemy do działania. Ja mam 18 mm frez już przygotowany. Zamieniam go w wiertarce i wiercimy puszki pod złącze Linco 18. Dobrze, te otwory mamy wykonane i do tych otworów za pomocą PZ-a dwójki, tak, wkręcamy nasze trzpienie mimośrodowe. To generalnie jak w przypadku każdego mimośrodu wkręcamy. Teraz bierzemy już wywiercone otwory pod złącze Linco i tą samą metodą, którą robiliśmy złącze Q-Fix, próbujemy wbić. Niestety niska kultura użytkowania, nie udało mi się wbić tego tak, żeby nie uszkodzić laminatu, ale to jest płyta z laminatem W960 i on jest taki dość łamliwy, bym powiedział. No ale widocznie trzeba opracować lepszą metodę
O, na głębokość to ja sobie akurat tak idealnie, jak widać, wywierciłem. Weszły super. Dobra, teraz jedyne co, to musimy się zastanowić, jakiego użyjemy skrętaka tutaj i myślę, że to PH 3 będzie jak najbardziej ok. Włożymy sobie nasze bębenki w te plastiki. No i teraz już przygotowaną wcześniej płytę wkładamy nasze złącza mimośrodowe. Dokręcamy. Dalej to już działa jak każdy inny mimośród. Powiem szczerze, że chyba siedzi nawet lepiej niż te Q-fixy. No, fajne, fajne to jest. Mówię, w przypadku takiej ręcznej pracy może nie jest to za bardzo, aż tak bardzo efektywne, ale naprawdę bardzo przyjemne złącza. Odnośnie złączy Linko, tutaj jeszcze tylko taka mała errata. Do Linko możemy mieć również trzpienie, które, jak widzicie, tutaj są takie grube, bo one w bardzo ładny sposób mieszczą się tutaj i jak widać łepek tutaj wystaje. Wiercimy ósemką i one są takie, no takie powiedzmy kołko rozporowe. A, się już nie chce, wszedł lekko, ale już nie chce wyjść, ale bydle. On się obraca niby, a, wykręcić się go da. Ciekawy, ciekawy złącze, bo włożymy go, wyjść, nie chce wyjść, bydle, wykręcić się go delikatnie da, no ciekawe to jest, bo wchodzi bardzo delikatnie, wyjść nie chce, ale głupie. No i trzyma srogo. Przy okazji przypuszczam, że jak będziemy teraz tu wyciągać, no to bardzo ciekawe złącze, przyznam szczerze. Aż takiego rezultatu się nie spodziewałem. Ale jak widać, tak normalnie wyrwać się nie da. Kopać nie będę, bo to bez sensu. Ale jak widać, super rozwiązanie. Palcami normalnie można wyjąć, włożyć, ale na wyrywanie ni cholery. Ja pierdzielę. Przechodzimy dalej. Teraz mówimy o złączu Rafix. Jest to złącze, które też posiada w swojej budowie w środku taki mimośród. Tutaj widzicie, że też jest dokręcane. Tutaj z tej strony mamy gniazdo PH2. Tak przynajmniej obstawiałbym, jeżeli chodzi o wymiar. Fajne, wydaje mi się, że patent jest tutaj zrobiony celowy. To złącze chyba w tej części jest szersze. Tutaj jest takie rozcięcie i ono się rozszerza. Więc wydaje mi się, że ono jest po to zrobione, żeby to złącze sprężynowało w momencie, kiedy wbijemy je w wykonany otwór. Jak sama nazwa wskazuje, Rafix 20, pod niego wykonujemy otwór 20 mm frezem, więc takim samym jak wykonywaliśmy pod Q-fixa. A do Rafixów mamy również takie specjalne dedykowane śruby. Wyglądają one w ten sposób. Jest to śruba do Rafixa. Tutaj mamy taki łepek, tak żeby można było o to zahaczyć. Teraz wykonamy sobie otwory pod tego Rafixa. W Rafixie wiercimy 9,5 mm od krawędzi, czyli wykorzystuję akurat w tym wypadku piny plus pół i 9 mm otwór. 37 mm znowu od krawędzi będzie otwór pierwszy. I tu, dobra. I wykonuję pierwszy otwór. Obracam frez i wykonuję drugi otwór. Mając otwory, możemy zamontować te dwa Rafixy i oczywiście będzie to metoda siłowa. No dobrze, to tak, Rafixy zostały już zamontowane w płycie, teraz pora na część tą drugą. I teraz bardzo ważna rzecz a propos właśnie tych złączy Rafix. Są to złącza do montażu półek, akurat w tej wersji. Jak widzieliście, to są złącza, które się nazywają ProLock, co można czytać jako profesjonalny zamek, tak bym to chyba nazwał. Czyli nie są to takie wklikiwane złącza do półek, tylko złącza, które możemy jednak zabezpieczyć, żeby nam ta półka nie spadła. I teraz tak, złącze to ma 9 mm wiercone, ale od spodu półki, tak? Czyli jeżeli chcemy mieć
półkę na jakiejś tam wysokości, no to tak na dobrą sprawę wyznaczamy sobie środek tej półki. Ja tutaj nie będę się tam jakoś cyzelował, narysuję sobie po prostu kreskę i do tej kreski wywiercę sobie dwa otwory 5 mm, do których zamontuję właśnie te malutkie trzpienie do tych półek i potem ją po prostu tutaj włożymy i zamontujemy. Po 37 mm od każdego boku i zobaczymy, jak to zagra. Dobra, uchwyty zamontowane. Ja musiałem tutaj wykonać nieznaczną korektę, gdyż azalisz te otwory wtedy, kiedy wierciłem sobie na pierwszy otwór 37, a drugi 20 cm od przedniej krawędzi, więc nie wyszło to akurat o 37 od przodu i tyłu, także to była kwestia tylko planowania, więc teraz możemy sobie tą półkę włożyć, zamontować, no i mamy tu ładnie zawieszoną półkę. No i tak to właśnie działa, a przy okazji ta półka nam nie wypadnie, bo jest zamknięta i zabezpieczona. Z tego co patrzyłem w katalogu, możemy zerknąć do niego jeszcze raz. Tak, to Rafix występuje w kilku wersjach. W wersji takiej totalnie zwykłej, czyli po prostu tylko zapinanej albo zabezpieczanej, ale bez możliwości zaślepki. Natomiast ta wersja, czyli ta wersja Prolog, to jest najnowszy wynalazek z tego co tu widać, bo tu jest znaczek New. Oprócz tego, że ma możliwość zapięcia, tak żeby to nie wypadło, to dodatkowo ma jeszcze możliwość zapięcia zaślepki, bo jak widzicie, złącze to posiada tutaj takie właśnie małe dziurki i te dziurki służą właśnie do wpięcia zaślepki. Ja tej zaślepki nie mam, więc nie zapnę jej dzisiaj dla Was. Podsumowując dzisiejszy film i dzisiejsze wojaże ze złączami, można powiedzieć krótko. Mieliśmy do czynienia z dwoma złączami do montażu korpusów. Był to Qfix, czyli złącze, któremu najbliżej, tak jakby z tego co znacie, możecie znać z rynku, to Lamello Cabineo. No i to drugie złącze Linco, które jest po prostu mimośrodem. I tutaj mamy jeszcze złącze, które tutaj występowało w wersji Prolog i jest to Rafix 20. Główną cechą wspólną, tak podsumowując to, co już mówiłem na wstępie, jest to, że wszystkie te złącza wymagają tylko jakby wiercenia od góry płyty, tak? Czyli nie wykonujemy żadnych odwiertów ze sztorca. Tak samo jeżeli chodzi o Linco, które występuje w wersji dla 18 mm płyty i dla 16. Myśmy tutaj pracowali tylko z 18 mm płytą i w Linco mieliśmy, dzisiaj testowaliśmy sobie dwa rodzaje trzpieni do tych mimośrodów, bo był to trzpień na euro, czyli taki chyba najczęściej używany, najczęściej spotykany, ale również był ten właśnie z tym takim sprytnym rozwiązaniem pod wiercenie ósemką i ono, tak jak teraz się jemu przyglądam, ono działa w sposób taki, że w momencie kiedy działamy siłą na wyrywanie, ta końcówka, która jest tutaj ponacinana, ten trzpień przy próbie wyrwania rozszerza nam tą tylną część, przez co zapiera się po prostu w materiale. A kręcąc delikatnie go dookoła, możemy go po prostu wyjąć z płyty, a wiercimy po prostu wierpem ósemką. W przypadku Qfixów też bardzo sprytne rozwiązanie. To znowu rozwiązanie umożliwia nam włożenie półki wieńca pomiędzy dwie ściany, czyli jeżeli chcielibyśmy wstawić jakieś rozwiązanie szafowe w jakąś tam wnękę i ona musiałaby powstać dokładnie w tej wnęce, no to z pomocą przychodzi tutaj Qfix. W przypadku Qfixa i w przypadku Linco wiercimy frezem w odpowiedniej odległości. Myślę, że wszystkie z tych złączy zaprezentowanych dzisiaj, wywiercenie pod nie z ręki może być problematyczne, nie niemożliwe, ale problematyczne, ponieważ wymaga to jednak jakiejś tam precyzji bądź jakiegoś szablonu.
Myślę, że z trasowania udałoby się. Aczkolwiek najbardziej problematyczne, myślę, byłyby te otwory, które, tak jak tutaj w przypadku Rafixa, wszystkich trzech, wychodzą poza krawędź płyty, wtedy, kiedy ten otwór jest nawiercany tak, że jego średnica wychodzi poza obrys płyty, bo wtedy myślę, że jest największe prawdopodobieństwo tego, że gdybyśmy to mieli wiercić z ręki, to mimo to, że ten trzpień prowadzący jest w obrębie płyty, to mogłoby mieć to tendencję do tego, żeby uciekać poza obrys płyty. Fajną rzeczą jeszcze w przypadku tych złączy jest to, że możemy je kupić również w ilościach detalicznych. Więc jeżeli mamy jakiś mały projekt, w którym takie złącza byłyby niezbędne do zastosowania, jak najbardziej można je zastosować. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do subskrypcji kanału, podzielenia się komentarzem. Nawet jeżeli nie masz ochoty na zadanie jakiegoś pytania, zostaw chociaż pod tym filmem jakąś buźkę czy łapkę w komentarzu. To na pewno pozwoli nakarmić bardziej algorytmy YouTube'owe i dotrzeć mi do nowych widzów. Dzisiejszy film nie był sponsorowany, aczkolwiek powstał przy współpracy z firmą AMK, która dostarczyła mi te produkty do testów. Dzięki za dzisiaj, do następnego filmu. Cześć! Myślałem się, że to już koniec. Teraz będzie część dla ludzi o mocnych nerwach. To znaczy, po prostu chciałbym wam pokazać parę rzeczy, które znajdują się w katalogu. Jak ktoś jest zainteresowany, czym zajmuje się dokładnie jeszcze Mesan, to proszę, tutaj na sam koniec taka mała errata. W swojej ofercie mają wiele ciekawych rzeczy. Od mimośrodów z ciekawymi rozwiązaniami również do połączeń ukosowych, uciosowych na 45 stopni z mimośrodem na 90. Także też fajne rozwiązanie. Tutaj również są fajne rozwiązania takie do połączeń podwójnych półek przez dwie półki. Tutaj nie mówię, że nie ma innych firm, ale generalnie pokazujemy to, co możecie znaleźć od firmy Mesan. Tu jest ciekawe rozwiązanie, ponieważ mamy mimośród, który generalnie ciągnie aż 540 stopni i może dociągnąć aż 6 mm. To jest, wydaje mi się, dość sporo. I oprócz zwykłych śrub i takich imów dwugwintowych, które przypuszczam można znaleźć w ofercie wielu różnych firm, ale po prostu to mają. Ciekawe są te rozwiązania, które generalnie są z tego, co na szybko zrozumiałem ofertę, na przykład pod mimośrody, te, które mają gwint metryczny, możemy użyć właśnie tych wbijanych mów dwugwintowych, plastikowych, zmniejszając koszt produkcji samego mebla. Oprócz samych złączy i coś, czym się dzisiaj zajmiemy, produkują również i nóżki, i ciekawe wyposażenia, również szuflad. Także wiele rzeczy w ofercie Mesana można znaleźć. Wydaje mi się, że warto się nad tą firmą pochylić. O, i proszę bardzo, i nawet rozwiązania na półki do butów. A przyznam szczerze, że nie raz szukałem jakiegoś rozwiązania. Oczywiście jest to rozwiązanie, tak jak tutaj jest napisane, do minimum 270 mm, ale jest już jakieś rozwiązanie, bo tego typu na polskim rynku wiem, że nie ma. Nie wiem, czy agencja AMK ma to już w swojej ofercie, ale przypuszczam, że jest to kwestia tylko rozmowy o drążki, więc dużo różnych dziwnych akcesoriów w swojej ofercie mają. A teraz to naprawdę już koniec. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.